Siema, ja jestem Szymon i witam was w kolejnym filmie i słuchajcie, dzisiaj zaaranżujemy sobie nowe szkiełko dla mojej wersji, bo ostatnio wyliniała, dosyć dużo urosła, także trzeba jej już sprawić coś nowego, bo już jest za dużo na ten pojemnik, no i coś, czym będzie się mogła popisać, właśnie coś fajniejszego, także mam tutaj takie szkiełko, zaaranżujemy je sobie w takim stylu tropikalnym, będą żywe rośliny, także myślę, że będzie naprawdę fajnie. A teraz lecimy z tematem. No to słuchajcie, plan na dzisiaj jest taki, że najpierw urządzimy sobie to szkiełko, pokażę wam też po kolei, jak taki wystrój stworzyć, a później przełożymy sobie tego pająka do nowego domu i też wam go pokażę, bo jest naprawdę mega ładny. Jest to Caribbean na wersji kolor, także no moim zdaniem jeden z ładniejszych ptaszników. No i to jest jeszcze ostatni moment, kiedy możemy pooglądać, jaki on jest niebieski, bo później już się zacznie zmieniać za niedługo, możliwe, że od następnej wylinki. No i to też świadczy o tym, że jest to jeszcze dosyć młody osobnik, no dlatego właśnie nie jest to docelowe terrarium dla niego, jeszcze później dostanie trochę większe, jak podrośnie. No i ogólnie pokażę wam też na koniec, jak to wygląda po miesiącu, bo tak szczerze to ja już to terrarium zrobiłem jakiś czas temu, no i właśnie już sobie zdążył zrobić fajne gniazdo, wszystko zapajęczynował i pokażę wam, jak to wygląda właśnie po czasie. No to lecimy już z filmem, jeżeli ci się spodoba, to proszę cię standardowo o zostawienie suba, no i zacznijmy od aranżacji. Zaczynam od wysypania karamzytu na samo dno, no i będzie on pełnił funkcję warstwy drenażowej, tam będzie spływał nadmiar wody, tylko w sumie nie wiem, czemu nie przykryłem tego żadną siatką, chyba zapomniałem wtedy o tym. No i na to już wysypuję warstwę właściwego podłoża, sypię tego dosyć dużo, no bo ma to trzymać właśnie tą dosyć wysoką wilgotność. Teraz wszystko uklepuję, no i jako taki główny element wystroju i jako właśnie kryjówkę dla pająka daję płat tuby korkowej, właśnie daję go tak z tyłu na ściankę. No i teraz się z tym musiałem pobawić, żeby było to stabilnie, no i właśnie żeby to jakoś sensownie wyglądało. Teraz zabieram się za sadzenie roślin, no i jako pierwsze poszło epipremnum złociste, no tak jak widzicie, taka dosyć duża szczepka i szczerze obawiałem się, czy ona się tutaj w ogóle zmieści i czy to będzie jakoś sensownie wyglądało, ale myślę, że wygląda nawet spoko i że właśnie fajnie ona tak to całe wypełnia tymi dużymi liśćmi. No jest duża jak na ten wymiar, bo to terrarium ma wymiary 15x15x25, ale myślę, że fajnie to wygląda, no i mam nadzieję, że szybko tego nie przerośnie, bo już widzę, że jakieś nowe pędy tutaj puszcza. No ale zobaczymy. No i jeszcze tak do przodu posadziłem taką mniejszą szczepkę monstery, to jest chyba Monkey Mask. Na koniec detaling, no i ja tutaj używam takiego jaśniejszego, włóknistego torfu, żeby te podłoże właśnie wyglądało tak ciekawie i bardziej naturalnie, no i na to układam jeszcze kilka liści. No i nowy domek dla wersji już skończony, teraz sobie zobaczcie, jak to wyszło. Teraz przyszedł czas, żeby przeprowadzić pająka do nowego domu, no i tak ogólnie wygląda jej pojemnik. No właśnie ona sobie wyliniała kilka dni temu, wyliniała na L7, no i jak widzicie właśnie jest jeszcze takim żelkiem. No ta wylinka też sobie tutaj obok leży zapajęczynowana. No i słuchajcie, ten pojemnik niby nie jest za mały, ale on jest moim zdaniem za niski. W sensie no niby by jeszcze wystarczył, ale ta wysokość nie jest za duża, także myślę, że należy jej się już coś większego. No i w trakcie jak będę ją teraz wyciągał, to coś wam o tych ptasznikach poopowiadam. No to jak widzicie, pająk jest taki mega intensywnie niebieski i to jest właśnie charakterystyczna cecha u młodych wersji, że one są właśnie takie całe niebieskie.
niebieskie, a jak będzie później dorosła, no to ona zmieni swój kolor. No w moim przypadku, jak to jest L7, no to ten kolor będzie zmieniać tak za jedną, dwie wylinki. No i ona jak będzie dorosła, będzie miała cały czerwony odwłok, odnóża niebieskie, no a karapaks będzie właśnie taki turkusowy. Jak widzicie, są te pająki takie dosyć puszyste, one przez tą swoją ilość tych włosków wyglądają jak takie pluszaki i to będzie jeszcze bardziej widać, kiedy będą dorosłe. No i też właśnie są to średniej wielkości ptaszniki, no bo samice osiągają 6,5 dc, a samce około 5 cm długości ciała, także są te mniejsze. No i są to pająki no już dosyć duże, ale nie są to jeszcze jakieś olbrzymie. Jako że te pająki występują w naturze w lasach tropikalnych, no to trzeba też właśnie utrzymywać u nich wysoką wilgotność, no i musimy pilnować, żeby cały czas podłoże było wilgotne i też co kilka dni zraszać im ścianki, bo one właśnie bardzo lubią sobie spijać wodę ze ścianek, no i dzięki temu będą mogły się napić. No i trzeba dosyć o to dbać, szczególnie u młodych osobników, bo właśnie młode wersje są znane z tego, że są trochę bardziej wrażliwe niż większość pająków. No i właśnie jeżeli nie zapewnimy tej wysokiej wilgotności i też dobrej wentylacji, no to one nam po prostu mogą paść. No ale jeżeli wszystko zrobimy dobrze, to powinno być ok. No i właśnie poza tym to te pająki wydają się idealne dla początkujących, bo właśnie mają słaby jad, ten jad jest porównywalny do pszczoły czy osy, no i też nie są jakieś agresywne, także w zasadzie no można je brać na ręce, wiadomo zawsze jest ryzyko, że nas ugryzie, ale no nie są to pająki jakieś z natury agresywne. No i też nie są jakieś szybkie, czasami przyspieszą, ale nie jest to jakiś sprint, tak jak u jakiejś makulaty. Także no są to pająki do ogarnięcia, no i jako pierwszy nadrzewny na pewno są świetne. No i właśnie słuchajcie, jako że są to pająki nadrzewne, to one też sobie budują naprawdę fajne gniazda właśnie w wyższych partiach terrarium, właśnie tam pomiędzy liśćmi, gdzieś tam za korkiem, jeżeli damy im tubę korkową, to właśnie w tej tubie. No i teraz przenieśmy się miesiąc w czasie i pokażę wam, jak ona sobie u mnie zrobiła gniazdo właśnie po miesiącu, no i jak to wygląda. Tak wygląda to szkiełko po miesiącu, no i jak widzicie, Welsi już sobie zdążyła stworzyć całkiem fajne gniazdo. No i zaczyna się ono właśnie tak na liściach, tam na samej górze, ona tam sobie zaczęła pajęczynować. No i później to gniazdo przechodzi w taki wielki but, który ciągnie się w zasadzie od samej góry aż za korek. No i właśnie ona ma tam jeszcze w ogóle trzy wejścia do tego buta. No i tam sobie cały czas w zasadzie siedzi, też fajnie, że zrobiła go sobie tak na rogu, bo w zasadzie cały czas ją mogę obserwować, jak ona tam sobie siedzi, nawet jak jest ukryta. No i właśnie strasznie fajnie to wygląda, taki cały właśnie but wielki z pajęczyny. No i ona sobie tam właśnie siedzi zwykle przy wyjściu, czeka na jakiegoś świerszcza. No i powiem wam, że strasznie fajnie to wygląda, mega mi się to podoba. No i już się nie mogę doczekać, jak ona będzie duża i sobie zrobi już takie swoje finalne gniazdo. No i to już by było na tyle. Możecie w komentarzach ocenić ten wystrój, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. I też możecie napisać, jakie filmy byście chcieli zobaczyć w najbliższym czasie. Czy właśnie jakieś aranżacje, czy jakieś poradniki dla początkujących, czy opisy gatunkowe. Bo w najbliższym czasie planuję tych filmów nagrywać trochę więcej. No i wrzucać je częściej niż co te 3 miesiące. Mam nadzieję, że się uda. No więc do następnego odcinka i hej!